Witam Was pięknie. Wtorek, 2 sierpnia 2016. Dość nietypowy termin. Słuchajcie, jest w Czarnolesiu i szok. Staro betonowo rudera rozbuluno. I dobrze, bo to jedno straszydło było. Słuchajcie, tak teraz Wam powiem, że to jest magistrala kolejowa Kraków-Wiedeń, ale od 2018 roku ponoć ma być jeszcze trzeci tor tutaj. Niby ma się zacząć robota, 2018 rok ma być już trzeci tor. Zaś będą logry nowe, glajzy. Wszystko to tu będą robić. Mam nadzieję. No i słuchajcie, roztamili żachia w Rudzicy. Podziwiajcie się, żniwa w pełni. Nie ma to jak wieś. Pięknie to wygląda. I tak znowu żachia w Roztropicach. I tam widać kopalnie czeskie, Karwina. Ale tam widać Czechy. Tam widać okolice ze Brzydowic, no nie, może jeszcze nie bardziej Kaczyce, tamte rejony, Kuńczyce, Drogomyśl, o. No a tutaj widzimy elektrownię w Dziećmorowicach, w Czechach. Jadymy dalej. Włodzisław tam widać, Śląski, Włodzisław Śląski. Ta jakość i kopalnia, prawdopodobnie Moszczynica, dawno kopalnia, jak tata robił, gruba po naszymi. A bo to będzie Moszczynica. Już nie pamiętam. A tam widać hołda Charlotta z Rydułtów. Taki charakterystyczny stożek. Jadymy dalej. Hołda Borynia. W Gogołowej, Jaszczyndu i w kopalnia gruba Borynia. Jadymy dalej. Widać gruba Pniówek w Pawłowicach. Tam za nią widać Rybnik. I elektrownia Rybnik. Puściła dymy. A tu Kumin Schybio. Jademy dalej. Widać Żory. Miasto Żory. Jademy dalej w prawo. Powinno widać Dębieńsko. Jest Dębieńsko. Takie trzy kopce, to jest Dębieńsko. I zbiornik Goczałkowicki. Jademy dalej, widać Ramża, wzgórza Ramża, kaj jest meteoradar i lasy Zabrzeski i zbiornik Goczałkowicki. Widać hołda kopalni w Czuszcu. No i Łaziska elektrownia. I zbiornik Goczałkowicki dali. Ja tam w niedzielę jechał. Tam widać okolice Czarkowa, tamte tereny.
i tychy widać w oddali. Bloki w tychach. No i teraz nic nie widać, teraz są kropki. No a teraz mamy elektrownia Jaworzno. Chłodnie kominowe i kopalnia gruba. To będzie prawdopodobnie przeczot na Woli. To nie wiem, czy to tam, nie? To jest chyba Huta Katowice. I widać go Czałkowice. Jademy dalej. No i widać okolice chałupy. Moi. A nawet sama chałupa widać. Miliardowice. I kopalnia gruba. Trzęsie się to. O, widać szpital w Pszczynie. I Miliardowice niżej. Masz tu w Zobrzegu widać. I zaś kopalnia Piast. Gruba. Kościół w Miliardowicach. A za nim Kubin. I widać tutaj kopalnia w Czechowicach, Silesio. Tam już dalej widać Jura. Początki Jury krakowsko-częstochowskiej. No a to już jest Kubin we Pszczynie. A to już zaś znajome góry, pasmo Koziogóra, Magóra, Szyndzielnia, Klimczok, ja, tam się było, ja, to jest ładnie. Jeszcze raz Klimczok, Magóra. Ja, to są te góry. Tam ku górkom wielkim to opady wszystko. Teraz przejademy tu. I czeskie góry. Jaworowy, Radhoszt. Górka, w Górkach Wielkich i Wysochora. Najpopularniejsza góra naszych tripów. Dziwajcie się, chałupa się wali, ale internet musi być. Co? XXI wiek, nie? A to już jest rzymskokatolicki kościół Drzewianny w Bielowicku. A tutaj jeszcze plakaty ze Światowego Dnia Młodzieży, który się skończył 31 lipca w niedzielę. Słuchajcie, roztomili, to są glajzy z Bielska do Skoczowa. To je nieczynne ponoć, chociaż ja tu widzę, że jednak coś jeździło, ale sztromu nie ma, bo ukradli.
coś się tam gdzieś przebąkiwało o jakiejś modernizacji tego odcinka, ale na razie to wszystko umiera śmiercią naturalną. A szkoda. A to już jest zamek w Grodzcu Śląskim, własność prywatna niestety. Obiekt zabytkowy. I Instytut Zootechniki w Grodzcu Śląskim. Takie się to były własność tego właściciela zamku. Jak widzicie, nawet i koło może być za kwietnik. Fajny pomysł. Wtorek, 2 sierpnia 2016. Po robocie. Pierwsza zmiana. Jeżdżę w Błańskim Potoku między Jaworzem na Łężym a Górkami Wielkimi. No i co, Rostomili? Jeżdżę w Dolinie Łańskiego Potoku. Łański Potok to u nas jest Iłownica przecież. Tylko Łański Potok to u nas się tak od źródła nazywa. Nazwa Iłownica jest dopiero od miejscowości Iłownica. Kaj jest kościół świętego Jana Pawła II, jeden z pierwszych w Polsce. No, tam żeś już był wiele razy. No i to jest ten Łański Potok. A tutaj widzicie taki krzok rzeźnot. Taki rzepy, co się to lepi. Zawsze to się zabajdla się tym ciepało jeden na drugiego. To jest ten główny ciek tego Łańskiego Potoku, kiedy później jest Iłownicą. Zobaczcie, dajcie pozór, jako ganz czysto woda. Normalnie się by szło przeglądnąć jak bez żadle. Zrzadło, czyli lustro, woda krystalicznie czysto, może nie jest, ale na pewno dużo czyściejsze jak w Brunowie czy w Czechowicach, w Iłownicy, a to jest ta sama rzeka. Łański Potok.